Szanowni Państwo, już teraz czas na kolejną parę. Ona przybyła do programu, aby spełnić swoje marzenia o tańcu. On powrócił do programu, ponieważ wie, jak ważne jest pomaganie, zwłaszcza w spełnianiu marzeń związanych z tańcem. Już za chwilę na tym parkiecie on spełni jej marzenia, a ona, kto wie, może zagwarantuje mu kryształową kulę i tym samym spełni jego marzenie. Zresztą zobaczcie, o kim mowa. Somebody dance with me. Basiu, Filipie, jak się czujecie przed swoim występem? Czujemy się fantastycznie. Mamy nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom wszystkich. Filipie? Jest oczywiście mały stresik, ale taki pozytywna adrenalinka. Basiu, czy Filip spisuje się jako trener i myślisz, że poprowadzi cię w tym tańcu o kryształową kulę? Filip jest fantastycznym trenerem, więc tutaj nie mam żadnych obaw. A ty, Filip, masz obawy o swoją uczennicę, czy jednak nie? Żadnych obaw, jestem w 100% pewien, że Basia da z siebie wszystko i wszystko pójdzie tak, jak wyćwiczyliśmy na zajęciach. A czy kogoś z jury się obawiacie, czyjejś opinii? Myślę, że wszystkich jurorów obawiamy się w równym stopniu, ale przyjmujemy całą krytykę pozytywnie. W takim razie zapraszamy na wasz występ. Zgodziłem się wziąć udział w programie głównie ze względu na bardzo miłe wspomnienia oraz masę pozytywnych emocji towarzyszących ubiegłorocznej edycji. Biorę udział w programie, ponieważ traktuję to jako ogromne wyzwanie dla siebie. Ponadto zawsze marzyłam, żeby nauczyć się tańczyć, a program daje mi taką możliwość. Jest to dla mnie swego rodzaju odskocznia od codziennych obowiązków i zajęć. Z Filipem układa mi się bardzo dobrze. Jest bardzo wymagającym nauczycielem, wysoko stawiającym poprzeczkę. Jest bardzo konsekwentny w dążeniu do celu, perfekcyjny, co bardzo sobie cenię i bardzo lubię. Ponadto jest bardzo, bardzo cierpliwy, za co mu bardzo dziękuję. Na zajęciach jest bardzo wesoło, świetnie się bawimy, a przy okazji uczymy. Basia to bardzo otwarta, chętna do współpracy osoba, pracowita, ambitna, zadająca dużo pytań, bardzo dociekliwa. Początkowo najtrudniej było mi zapamiętać choreografię. Cały czas pracuję nad równowagą i to ona mi sprawia dużą trudność. Na pewno pracuję nad kondycją, aby była coraz lepsza. Mam nadzieję, że ja jako trener sprostałem zadaniu, gdyż jeśli chodzi o Basię, to jestem w 100% pewien, że da sobie radę na parkiecie i jestem z niej bardzo dumny. Myślę, że bardzo trudno mi będzie otworzyć się przed publicznością i oddać te emocje, które powinny towarzyszyć w tańcu, który przygotowaliśmy dla Państwa. Pomysł motywu i muzyki zaproponował Filip. Początkowo byłam zestresowana, zaskoczona, ponieważ usłyszałam, że foxtrot jest jednym z trudniejszych tańców. Zdecydowałam się na muzyczny motyw przewodni z Jamesa Bonda, głównie dlatego, że należy on do klasyki światowego kina oraz idealnie oddaje relacje damsko-męskie. Zatańczymy do jednej z najlepszych piosenek z serii o agencie 007, Jamesie Bondzie, zaśpiewanym przez wspaniałą Tinę Turner, która ma niesamowity głos
i sprawia, tworzy magiczną atmosferę. Moja uczennica Barbara Barcikowska. Mój cudowny trener Filip Gór. Już za chwilę zatańczymy dla Państwa foxtrota połączonego z rumbą do piosenki Golden Eye z repertuaru Tiny Turner ze słynnej sagi filmów o agencie 007. Świetnie, że z nami jesteście. Serdecznie zapraszamy. Foxtrota zatańczy dla Państwa para z numerem 4. Barbara Barcikowska oraz Filip Głuch. Barbara Barcikowska oraz jej trener Filip Głuch. Jeszcze raz gorące brawa! To nie była łatwa misja dla takiego agenta 007 jak ty, Filipie. Dostałeś wyjątkowego gościa, który podołał zadaniu, czy niekoniecznie? Ależ oczywiście Basia doskonale podołała zadaniu i jestem z niej bardzo zadowolony. Basiu, czy w towarzystwie Filipa, takiego trenera, jesteś w stanie przyjąć zaproszenie do na przykład kolejnej edycji? Na przykład udaje wam się dzisiaj zwyciężyć kryształowe kule. W 10. edycji zbieramy same kryształy zwycięzców poprzednich. Dostajesz zaproszenie. Decydujesz się? Bardzo chętnie i wszystkim gorąco polecam. Słyszeliście Państwo? Takie rzeczy tylko w programie Dance With Me, zatańcz ze mną. A już teraz zobaczymy, czy Wasz taniec spodobał się naszym ekspertom. O opinię poproszę teraz Sylwię Zdunkiewicz. Zawsze Cię wyczuję. Słuchajcie, w ogóle jesteście naprawdę bardzo fajni razem. Powiedziałaś w filmiku, że to jest Twój cudowny partner. I rzeczywiście wyzwolił w tobie taką sexy kobietę z pięknymi tutaj ruchami. Pięknie się ruszasz, naprawdę.
Mówiłaś też w filmiku, że emocje mają towarzyszyć w tańcu i były te emocje. Świetnie, właśnie o to chodzi. Brawo. I ja jeszcze mam takie jedno do was pytanie. Kto wymyśla ten cały scenariusz? Jak wy sobie tak wychodzicie? Bo ja na przykład nie wiem, nie? Ten filmik, to wy żeście wymyślili, że wchodzisz i strzelasz? No to był taki motyw, który chyba jednoznacznie kojarzy się z filmami o Jamesie Bondzie, więc postanowiliśmy tak nawiązać właśnie w naszym tańcu. Czyli wy, tak? Tak. Świetnie, bardzo, bardzo fajny. Ja nie wiem, czy bym na to wpadła, no wy wpadliście, bardzo mi się to podobało. To dziękuję, wszystko, naprawdę, świetny ruch, bardzo mi się podobało. Wielkie brawa dla Sylwii, jak na razie idzie gładko. Docenili waszą pomysłowość, a teraz czy równie entuzjastycznie podejdzie do was i oceni was Wojciech. Kochani, ja was tak trochę pomęczę. Powiedz mi, Basiu, zestresowana jesteś czy nie? Troszeczkę tak. Troszeczkę tak. To powiem szczerze, że kompletnie tego nie było widać. Szczególnie tutaj, jak mieliście taki motyw, kiedy zdejmowałaś właśnie tą elegancką suknię i się przeistaczałaś. Był wzrok na nas. Ja ani razu nie widziałem, żebyś gdzieś tam mrugnęła, żebyś była niepewna siebie, więc Filip, gratulacje, bo naprawdę widzę, że tutaj Basia jest pewna siebie, super zatańczyliście. Nawiążę tutaj jeszcze do słów Sylwii. Słuchajcie, w tej edycji naprawdę, jeżeli chodzi o wszystkie pomysły, jak wchodzicie, jak to wszystko jest zaaranżowane, jak wyglądacie, jest naprawdę na najwyższym poziomie. Boję się, co będzie dalej. Gratulacje, super. Dziękujemy Wojtku za słowa uznania, ale jeszcze do opinii wyrywa nam się gość specjalny. Myślę, Piotrze, że znajdziemy dla ciebie chwilę. Ja króciutko, poza kolejką. Wszyscy spodziewaliśmy się foxtrota i było genialnie, a potem nagle rumba. Czyli dla mnie dodatkowe zaskoczenie i dodatkowe brawa dla was za połączenie tych dwóch bardzo, bardzo trudnych tańców towarzyskich. Ogromne gratulacje. Wielkie brawa za podwójną robotę. Już teraz macie swój występ za sobą, ale to jeszcze nie koniec emocji, bo przed nami werdykt. A póki co zapraszam was na backstage, gdzie czeka na was Marysia i Czarek. Barbara i Filip, gorące brawa! Basiu, Filipie, jak emocje po waszym występie? Występ był po prostu rewelacyjny. Bardzo dziękujemy. Emocje pomału opadają. Czy jesteście zadowoleni z opinii jury po waszym występie? Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo dziękujemy za tyle miłych słów, które usłyszeliśmy.